Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest 4 czerwca, czwartek 2020, godzina pierwsza rano. Wróciłem właśnie z wycieczki rowerowej, ponieważ wczoraj i dzisiaj mam urlop. Wybrałem się na wycieczkę pod słowacką granicę w miejscowości Muszynka. Jechałem przez Nowy Sącz i Krynicę Zdrój i podjechałem możliwie najbliżej pod słowacką granicę, na ile pozwala aktualnie Straż Graniczna. I zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania i komentowania. I aktualnie jestem w centrum Nowego Sącza i jadę sobie w kierunku Krynicy Zdroju.
się już dojechać właśnie do Krynicy Zdroju. I teraz spróbuję dojechać do Muszynki, gdzie jest przejście graniczne na Słowację. Oczywiście za granicę nie będę mógł pojechać. Ale pod granicę spróbuję podjechać. Możliwie jak najbliżej. Zaraz przejadę sobie przez centrum Krynicy. Teraz już jestem w centrum Krynicy i jadę sobie w kierunku Muszynki. Dobrze, to jestem teraz przy granicy ze Słowacją, ale tutaj mogę jedynie kawałek podjechać, bo tam już jest straż graniczna, to muszę tutaj zawrócić i zawracam. No i trzeba wracać do domu, do Dęblina. Ale z tego, co strażnik graniczny mówił, niedługo już otworzą granicę normalnie, to będę mógł jechać dalej w głąb Słowacji. Już tam kiedyś byłem, w Bardejowie. To
kiedyś na pewno. Znaczy mam nadzieję, że w tym, jeszcze w to lato, pojadę na Słowację rowerem. No teraz już niestety muszę wracać, bo dalej nie ma przejazdu. Musiałbym być na kwarantannie.